Kilka dni temu mówiłam nawet sama swoim przyjaciółom Polakom, że nic się nie będzie u nas. Myślałam, że wszystko zostanie w tej sytuacji, jaka była. I nie myślałam, że dzisiaj będę bardzo się bać za swoją rodzinę i za cały nasz kraj. Naprawdę od rana już dzwoniłam na Straż Graniczną, pytałam, jaka sytuacja, żeby zabrać naszych rodziców z Ukrainy, jeśli będzie taka możliwość. Dzwoniłam na Straż Graniczną, niestety nie zmogła się dodzwonić. Próbowałam zapytać u przewoźników, jakie wcześniej mogli przewozić naszych Ukraińców autobusami z Lwowa do Kielc. Już są odwołane wszystkie maszruty, nie ma takiej możliwości. Nie można zakupić online biletów na pociągi w Ukrainie. Nie wiem, czy od dzisiaj pracują oni, czy nie. Mam strach za to, żeby nic nie było więcej, żeby nasze wojska, żeby nasz prezydent, nasi politycy mogli zrobić wszystko, żeby to zatrzymać. Na razie jest wszystko ważne. Jest ważne, że mówicie o tym, że jest od was wsparcie. Jest ważne, żeby nie ma różnicy, jaka konfesja, ludzie modlili się za nas. Za nas, za Ukrainę i za mir. Przede wszystkim. Przyjechaliśmy tutaj do Kielc 2,5 roku temu. Jesteśmy zakochane w Kielce. Naprawdę bardzo fajne miasto i myślimy, że nasze życie będzie powiązane nadal z tym miastem. Mamy syna, 9 lat, on uczy się w szkole w 3. klasie. I akurat kilka dni temu była taka sytuacja, że do klasy mojego syna przyszła dziewczynka z Ukrainy, nowa dziewczynka. I u nas był taki integracyjny dzień, opowiadaliśmy o swoich tradycjach Ukrainy. Ja wypiekłam osobiście karawaj ukraiński, dziewczynka Polka w ukraińskim wianku z moim synem. Tej dziewczynki podawali ten karawaj. Wszyscy spróbowali i mówili o tym, na ile jesteśmy połączonymi narodami. I dzisiaj to jest tak, że jesteśmy bardzo bliskimi narodami, sąsiadami i wasze wsparcie dla nas jest bardzo ważne.